up when the sun comes down and the light falls on my head. Get up, I pull the curtains back and awake my sleepy head. Last night I had a dream that I was floating on a cloud. Witajcie w dyniowym filmie, ponieważ Wam pokażę dwa sposoby na wykorzystanie dyni w kuchni, na słodko i na słono, a przy okazji zobaczycie, jak wykonać pire dyniowe, które jest jednym z głównych składników kawy ze Starbucksa, Pumpkin Spice Latte, pewnie tą kawę dobrze znacie. Dynia jest warzywem typowo jesiennym, więc o tej porze roku nie będziecie mieli problemu z jej dostępnością w sklepie, w warzywniaku czy w Biedronce można ją kupić. Z dyni można zrobić naprawdę wiele rzeczy, od jedzenia po lampynę na Halloween, a swoją drogą to za dziecka marzyłam o tym, żeby w Polsce obchodzono to święto. Chciałam się przebierać, zbierać cukierki. U nas teraz, co zaczyna się dziać, moimi kroczkami wchodzi to święto naszego kraju. Jestem ciekawa, co Wy o tym święcie myślicie, czy chcielibyście je obchodzić u nas w Polsce? Napiszcie w komentarzu. A teraz pozostało mi chyba tylko zaprosić Was na dalszą część filmu. Do przygotowania słodkiego dyniowego pire potrzebowałam pół dyni piżmowej, śmietankę 30, jedną pomarańczę, przyprawy korzenne oraz miód. Umytą dynię przekrajam na dwie części. Użyję tej, w której są nasiona, czyli pestki. Za pomocą łyżki wydrążam miąższ. Oczyszczone pestki można upiec w piekarniku, będą dobrą przekąską. Wydrążoną połówkę dyni kroję na małe kawałki, które przekładam do rondelka. Wlewam pół szklanki wody, gotuję do momentu odparowania tej wody około 10 minut. Ugotowaną dynię przekładam do miski i ugniatam ją widelcem. Dodaję trochę skórki pomarańczy oraz dwie łyżki miodu. Wszystko mieszam. Następnie wciskam sok z połówki pomarańczy i dodaję przyprawy korzenne. Ja użyłam tych do piernika. Wszystko dokładnie sobą łączę i tak przygotowane pire przekładam do słoiczka, z którego będę mogła zawsze sobie je wyciągnąć. Takie pire będzie również idealne jako dodatek do pumpkin spice latte. Do szklanki przekładam 3 łyżki stołowe pire. Śmietankę kremówkę ubijam na sztywną masę i układam ją na wierzchu. Listki mięty do ozdoby i gotowe. Taki pyszny deser smakuje idealnie podany na ciepło, jak i na zimno. Do przygotowania zapiekanych dyniowych talarów użyłam pozostałej połówki dyni, w której nie było pestek, ulubione przyprawy, ser mozzarella oraz oliwę z oliwek. Akurat ta przyprawa jest do kurczaka, ale zioła, które zawiera, komponują się idealnie ze smakiem dyni. Dynię kroję w grubsze talarki, blaszkę wyłożyłam papierem do pieczenia, który posypuję przyprawą. Następnie układam dynię i ją również posypuję tą przyprawą. Dodaję trochę oliwy z oliwek, nagrzewam piekarnik do 220 stopni i piekę przez około 10 minut. W tym czasie kroję mozzarellę na grubsze plastry. Po 10 minutach pieczenia wyciągam dynię z piekarnika i układam na niej mozzarellę, którą posypuję czerwoną papryką w proszku. Jeżeli lubicie dania na ostro, to polecam Wam pieprz cayenne. Wszystko wkładam na kolejne 10 minut do piekarnika. Dynia będzie gotowa, kiedy zrobi się mięciutka. Pyszne! Napiszcie na dole, czy macie ochotę wykorzystać któryś z przepisów, jeżeli tak, to który. Czy chcecie zobaczyć jakieś filmiki DIY halloweenowe? Może macie jakieś życzenia dotyczące moich filmów? Jeżeli tak, to piszcie dole w komentarzu. Zapraszam Was do mnie na Instagrama, Facebooka i Snapchata. Do zobaczenia, trzymajcie się. Buziaczki, pa, pa!